Czy zmarli mogą narodzić się powtórnie? Czy istnieje życie po śmierci? Ten chłopiec w to wierzy. Mam na imię Cameron. Cameron pamięta szczegóły życia, które spędził na wyspie Barra, ponad 300 kilometrów od rodzinnego Glasgow. Mieszkałem w białym domu razem z rodzicami, trójką rodzeństwa. Powiedział, najpierw była Barra, potem trafiłem do was. Jak to? Spytałam. Normalnie wpadłem do dziury. Na całym świecie dzieci mają wspomnienia z poprzedniego życia. To ciekawe zjawisko. Psychiatra dr Jim Tucker razem z Cameronem i jego mamą wyrusza na poszukiwanie śladów poprzedniego życia chłopca. Czy istnieje racjonalne wytłumaczenie serii tajemniczych zbiegów okoliczności, czy też mamy do czynienia z siłami nadprzyrodzonymi? Chłopiec, który żył już kiedyś. Norma mieszka w Glasgow, jest samotną matką, wychowuje dwóch synów. Mam dwóch cudownych chłopców, 6-letniego Martina i 5-letniego Camerona. Cameron jeszcze nie nauczył się dobrze mówić, a już opowiadał o swoim życiu na Barrze, wyspie należącej do archipelagu Hebrydów Zewnętrznych. Mieszkałem w białym domu razem z rodzicami i trójką rodzeństwa. 2-letni Cameron wciąż powtarzał tę samą historię. Chłopiec dorastał, a opowieść nie zmieniała się, stawała się jedynie bardziej szczegółowa. Norma nie rozumiała, skąd synek mógł znać nazwę wyspy oraz szczegóły codziennego życia jej mieszkańców. Najpierw sądziłam, że zmyśla, a potem zaczęłam się zastanawiać, skąd zna nazwę Barra. Przecież ani tam nie byliśmy, ani nie mamy tam bliskich. Barra leży przy zachodnich wybrzeżach Szkocji, ponad 300 kilometrów od Glasgow. Aby tam dotrzeć, trzeba przez kilka godzin tłuc się promem albo godzinę lecieć samolotem. Wyspę zamieszkuje zaledwie 1000 osób. Najbardziej lubiłem plażę. Chodziliśmy tam z rodzeństwem, zabierając ze sobą psa. Powtarzał, jestem chłopcem z Barry. W pobliżu lądowały samoloty. Opowiadał o niedużej plaży, na której lądowały małe samoloty. Na Barze mogłem się bawić, gdzie chciałem. Tutaj nie mam tyle miejsca, bo domy stoją ciasno jeden obok drugiego. Raz powiedziałam, muszę zaprowadzić cię do domu. Spotkamy twojego tatę z Barry? Nie. Dlaczego? Nie żyje. Umarł? Opowiada, mój prawdziwy tata nie uważał na drodze. Potrącił go samochód. Cameron twierdzi nawet, że zna nazwisko ojca z Barry. Shane Robertson. Opowiedz mi o nim jeszcze raz. To mój tata z Barry. Ale śmignął. Tego tatę potrącił samochód? Przyjaciół też zafascynowała opowieść Camerona. Sąsiadka Normy, Diane Miller, zna chłopca od dziecka. Jej synek Aaron wychowuje się razem z nim. Mieli po 2 latka, kiedy Cameron zaczął opowiadać o rodzinie z Barry. Z moimi braćmi, siostrami i przyjaciółmi. Miałeś tam przyjaciół? Cameron upierał się, że miał drugą rodzinę i dom na wyspie Barra. Jak się nazywał? Shane Robertson. Powtarzał wciąż to samo, nie zmyślał na poczekaniu. I potrącił go samochód.
Wuj, Ian Watson, początkowo lekceważył opowieści Camerona, ale z czasem i on uwierzył, że kryje się za nimi coś więcej. Szczegóły się nie zmieniają. Od 3 lat powtarza konsekwentnie to samo, ani razu nie odszedł od pierwotnej wersji. Wystarczy popatrzeć, jak opowiada, szczerze w to wierzy. Mama z Barry miała długie włosy, ale je ścięła. Zanim się tutaj urodziłem, mieszkałem z mamą z Barry. Polubisz ją, powtarza, jest bardzo miła. Raz spytałam dla żartu, którą mamę bardziej kochasz. Obie jednakowo odparł, choć liczyłam, że powie ciebie. Normę martwiło przywiązanie chłopca do drugiej mamy. Tęsknota za nią przybierała niepokojące rozmiary. Raz w przedszkolu rozpłakał się, bo ja go odebrałam, a nie mama z Barry. Płynęły mu łzy jak groch. Powtarzał, muszę wrócić na wyspę, rodzina za mną tęskni. Jak zareagować na coś takiego? Od kiedy Cameron nauczył się mówić, opisuje swoje poprzednie życie na wyspie Barra w archipelagu Hebrydów Zewnętrznych. Jego mama Norma chce się dowiedzieć, czy można racjonalnie wytłumaczyć te wspomnienia. Wydaje mi się, że jestem dość otwarta, ale to mnie przerosło. Wierzę, że Cameron zna wyspę, ale skąd? Na to pytanie chyba nikt nie potrafi odpowiedzieć. A mimo to chciałabym poznać prawdę. Czy widział wyspę w telewizji? Czy stoi tam dom, o którym tyle mówi? Jak to wszystko wytłumaczyć? Norma zwraca się do doktora Chrisa Frencha, psychologa i redaktora naczelnego gazety poświęconej zjawiskom paranormalnym. Liczy, że on znajdzie racjonalne wyjaśnienie. Zdarzają się sytuacje, kiedy założyłbym się o wszystko, że mamy do czynienia ze zmyśleniem. Dzieci z natury mają niesamowitą wyobraźnię, a dziś trzeba jeszcze dodać do tego programy telewizyjne, internet. Sądzi pani, że Cameron mógł obejrzeć jakiś program? Nie mogę tego wykluczyć, ale nawet ja nie widziałam żadnego filmu o tej wyspie. Próbuję sobie przypomnieć, czy Cameron oglądał telewizję beze mnie, ale to mało prawdopodobne. Może ktoś opowiedział mu historię o życiu na wyspie Barra, a potem się wyprowadził. Znam wszystkich sąsiadów. Poza tym Martin i Cameron są niemal rówieśnikami. Dlaczego Martin o tym nie wspomina? Rozumiem pani punkt widzenia, a ja pański, ale jestem niemal na 100% pewna, że nikt nie wspominał przy Cameronie o tym miejscu. Pytałam rodzinę, nie znają nikogo, kto byłby na wyspie Barra. Być może informacja nie pochodzi od rodziny, niewykluczone, że zdobył ją w normalnych okolicznościach, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że dzieje się coś bardziej złożonego. Norma wyjeżdża bez odpowiedzi, za to z nowymi pytaniami. Czy skomplikowaną opowieść Camerona należy uznać za coś więcej niż twór wyobraźni? Matka zwraca się do Karen Majors, psychologa rozwojowego. Lekarka prowadzi badania nad dziecięcą wyobraźnią. Miło panią poznać. Jestem mamą Camerona. To bardzo ciekawy przypadek. Cameron opisuje swój świat zupełnie inaczej niż dzieci mówiące o wyimaginowanych miejscach czy przyjaciołach. Chłopiec podkreśla, że ten świat istnieje naprawdę, podczas gdy jego rówieśnicy mówią o niewidzialnych przyjaciołach. Dzieci, które tworzą swój wyimaginowany świat, panują nad nim.
same też decydują o biegu wydarzeń. Tymczasem Cameron wyraźnie nie ma na to wpływu. Jego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca występującego u dzieci w tym wieku. Dlatego trzeba poszukać innego wytłumaczenia tego, co się z nim dzieje. Po rozmowie z Karen, Norma upewnia się, że opisy Camerona nie są typowe dla dziecka w tym wieku, ponieważ jego rówieśnicy potrafią zachować dystans wobec swojego wyimaginowanego świata, a on nie. W ciągu ostatnich 40 lat zgłoszono 2,5 tysiąca przypadków dzieci, które twierdziły, że zachowały wspomnienia z poprzedniego życia. Przy Uniwersytecie Stanowym w Virginii powstał wydział zajmujący się tym zjawiskiem. Badaniami kieruje psychiatra dr Jim Tucker. Zjawisko występuje na całym świecie w rodzinach wierzących w reinkarnację i takich, które w nią nie wierzą. W wielu wypadkach okazywało się, że dzieci mówiły o prawdziwych wydarzeniach. Opowieści dzieci zazwyczaj są szczegółowe, a ich treść się nie zmienia. Dzieci zwykle przywołują te wspomnienia bardzo wcześnie, w wieku 2-3 lat. Jedne mówią bez emocji, inne ogromnie to przeżywają. Często tęsknią za tamtymi rodzinami. Jim zapisuje relacje dzieci i próbuje je zweryfikować. Wielu nie da się wytłumaczyć w racjonalny sposób. Jeden z najsłynniejszych przypadków doktora Tuckera to historia chłopca ze środkowego zachodu Ameryki. To bardzo ciekawa historia. Chłopiec miał wspomnienia swojego własnego dziadka. Twierdził, że Bóg daje kartę, dzięki której można wrócić na ziemię. To właśnie jej rysunek. Kartę narysował Gus Taylor. Chłopiec od najmłodszych lat uważał, że jest swoim własnym dziadkiem. Dziś ma 10 lat. Miał wtedy może 1,5 roku. Właśnie przebijałem go na stoliku. Nagle spojrzał na mnie i powiedział: kiedy byłem w twoim wieku, to ja zmieniałem ci pieluchę. Pomyślałem, a to dopiero. Gus dostał imię po dziadku. To zdrobnienie od Augusta. Teść zmarł rok przed narodzeniem Gusa, więc syn nie mógł go znać. A mimo to upierał się, że dziadzio Ogi to on. Ilekroć wspominaliśmy o dziadku Ogim, pytał: mówicie o mnie? Nieustannie podkreślał, że dziadzio Ogi to on. Gdzie jestem? Tutaj i tutaj. Poszukaj, może jeszcze gdzieś mnie zobaczysz. Kiedy Gus miał 4 lata, Ron dostał stary album rodzinny. Ku zdumieniu rodziców chłopiec bezbłędnie rozpoznał dziadka na zdjęciu klasowym i pokazał pierwszy samochód, który ten sobie kupił. Zobaczyłem zdjęcie i powiedziałem: to mój pierwszy samochód. Tata się zdziwił, bo to było pierwsze auto dziadzia Ogiego. Zrobiło się dziwnie. Kathy i Ron byli zaskoczeni. Nic jednak nie przygotowało ich na kolejne rewelacje Gusa. Gawędziliśmy i Gus zaczął mówić coś o dziadku, do czego zdążyłam już przywyknąć, więc spytałam: kiedy byłeś dziadkiem Ogim, miałeś jakieś rodzeństwo? Odparł: miałem siostrę, ale zmarła. To mnie zaskoczyło, bo w rodzinie ostatnio nikt nie umarł. Spojrzałam na niego, a on powtórzył: umarła. Zamieniła się w rybę. Umarła przez jakichś złych ludzi. Jakbym dostał obuchem w głowę, oniemiałem ze zdumienia. Nie miałem pojęcia, skąd się o tym dowiedział.
Okazało się, że ciotkę męża zamordowano, a jej ciało wrzucono do zatoki San Francisco. Gus nie mógł o tym wiedzieć, bo w rozmowach nigdy nie poruszaliśmy tego tematu. W gronie rodzinnym nigdy nie wspominaliśmy ciotki, nie mówiliśmy o jej śmierci. Kiedy mój syn, który nie znał ani mojego ojca, ani jego tragicznie zmarłej siostry, zaczął przywoływać fakty z ich życia, zrozumiałem, że dzieje się coś, co przekracza moje zdolności pojmowania. Idea inkarnacji jest obca kulturze Zachodu. Zdaniem Chrisa Frencha to iluzja, która pomaga zaakceptować bolesną rzeczywistość śmierci. Z jednej strony nauka głosi, że człowiek umiera i na tym koniec, nie ma nic więcej. Z drugiej zaś religie zapewniają, że po śmierci człowiek żyje dalej i spotyka swoich bliskich. Innymi słowy, trwa wiecznie. Czy można pragnąć czegoś więcej? Kathy Taylor trudno było pogodzić się z tym, co mówił jej syn, bo to kłóciło się z jej wiarą. Wychowałam się jako baptystka. Tata jest pastorem. W naszej religii w ogóle nie ma mowy o reinkarnacji. Dlatego, kiedy Gus zaczął swoje opowieści, nawet mi nie zaświtała taka myśl. Aż pewnego dnia spojrzał na mnie i powiedział: wiesz, mamo, po śmierci wracamy na ziemię. Kiedyś byłem dorosły, a teraz znów jestem mały. To niesamowicie go cieszyło. Mówił, że Bóg dał mu bilet. Wspominał też o iluminatorze, przez który przechodził. Był duży. Przeszedł przez niego i znów stał się dzieckiem. Co ciekawe, w opowieściach Gusa z Ameryki i Camerona ze Szkocji pojawia się wiele podobieństw. Kiedy pytam, jak tutaj trafił, mówi, że był na wyspie Bara, wpadł w dziurę i trafił do nas. A gdy się dopytuje, powtarza to samo, wpadł w jakąś dziurę i znalazł się tutaj. Aaron bawił się z Cameronem, a potem mówił, że nie trzeba się bać śmierci, bo Cameron mu wyjaśnił, że potem wraca się jako inny człowiek. Norma zrozumiała, że nie znajdzie łatwej odpowiedzi na pytania, które zadawała sobie, słuchając wspomnień Camerona. Chłopiec tak uporczywie nalegał, by zabrano go na barę, że wreszcie ustąpiła. Jedziemy na wyspę. Długo się wahałam, musiałam pokonać opór wielu przeciwników tej wyprawy. Mam nadzieję, że podjęłam słuszną decyzję. Norma liczy, że wyjazd wyjaśni zagadkę wspomnień Camerona albo sprawi, że chłopiec przestanie do nich wracać. Mam nadzieję, że Cameron zyska dowody na prawdziwość swych opowieści albo powie: nie, to nie jest Bara i na tym historia się skończy. Tak czy inaczej, sprawy zaszły za daleko. Trzeba to wyjaśnić. Tymczasem w Virginii dr Jim Tucker z ciekawością śledzi sprawę Camerona. To bardzo obiecujący przypadek. Chłopiec mówi o miejscu, które nie jest powszechnie znane, podaje też imię i nazwisko osoby, którą miał być w poprzednim wcieleniu.
Jeśli to się potwierdzi, sprawa może okazać się bardzo interesująca. Rzadko się zdarza, że Jim może bezpośrednio obserwować rozwój wypadków. Tym chętniej więc udaje się z Virginii do Glasgow na spotkanie z Normą. Na razie to tylko intrygująca historia, ale jeśli relacje chłopca się potwierdzą, zyskamy dowód, że zachował wspomnienia z poprzedniego życia. To Cameron. Cameron, przywitaj się. Jestem doktor Tucker. Jak wyglądał dom, w którym mieszkałeś? Był biały. Ile miał pięter? Był parterowy czy wyższy? Parterowy. Widziałeś, jak tatę potrącił samochód? Nie. A pamiętasz, jak się nazywał? Jak? Shane Robertson. Pamiętasz, jak wyglądał? Miał sterczące włosy i zawsze chodził w koszuli. Sterczące włosy i koszula. Wreszcie Norma spotkała kogoś, kto rozumie jej sytuację. Cameron tak przekonująco mówi o swojej wcześniejszej rodzinie, że ludzie zaczynają się zastanawiać, czy go nie adoptowałam. Tak jest cały czas? Przestał na trochę, ale potem wróciło. Cieszy się na ten wyjazd bardzo. Po 3 latach słuchania opowieści o życiu Camerona na odległej wyspie, Norma i Martin zabierają go w podróż do przeszłości. Jak zareaguje, a jeśli będzie rozczarowany, a jeśli potwierdzi się wszystko, co mówi? Cameron wreszcie odwiedzi miejsce, które uważa za swój dom. Rodzinie towarzyszy badacz takich zjawisk, psychiatra dr Jim Tucker. Cameron jest przekonany, że nazywał się Robertson. Wychował się w licznej rodzinie. Mieszkał w białym domu i miał biało-czarnego psa. Z domu było widać plażę, na której lądowały samoloty. Czy to, co uważa za wspomnienia, znajdzie pokrycie w rzeczywistości? Rodzice obawiają się, że konfrontacja wspomnień z rzeczywistością będzie dla dziecka traumatyczna. Tymczasem na ogół jest odwrotnie. Zobaczywszy swoje dawne otoczenie, uspokaja się i uwalnia od wspomnień. Samoloty lądowały na plaży. A nie mówiłem? Poznajesz okolice? Poradzisz sobie? Dzielny chłopiec. Mówiłem, że to prawda. Powtarza, że mówił prawdę. Cieszycie się, że przyjechaliśmy? Ładnie tu. Podoba mi się. Mówi, że kiedy widzieli tęczę, biegli tam i skakali, próbując ją złapać. To chyba za wysoko. Początki są obiecujące. Chłopiec czuje, że rozpoznaje okolice. Jest bardzo podekscytowany. Wciąż powtarza, a nie mówiłem. Przychodziłem tu kiedyś i zatrzymywaliśmy się przy plaży.
Tak? Pokażesz mi to? Jeśli zdołamy potwierdzić jego słowa, to będzie przełom. Wyspa przez lata niewiele się zmieniła, więc może rozpozna niektóre miejsca. Cieszę się, że wróciłem. Cieszysz się? To widać. Rodzina z lotniska udaje się do hotelu. Przy okazji ogląda wyspę. Mamo, może po drodze zobaczysz mój dom? Wiem, rozglądamy się uważnie. Znam kogoś, kto tu mieszka. Znałeś mieszkańca tego domu? Tak, ale nie pamiętam. Tam trudno się dostać. Tak? Trzeba popłynąć, żeby się tam dostać. W tej z powrotem. Mamo wszystko poznaje. Nie skacz po łóżku. Cieszysz się, że tu przyjechałeś? Nic się nie zmieniło. Rozpoznałem plażę. Wyspa jest bardzo piękna. Co zrobimy jutro? Pójdziemy na plażę. Pokażę ci, co tam robiliśmy. Pokażesz, jak się bawiliście? Skarpetki, zapomniałem o nich. Następnego dnia Norma i Jim zabierają się do pracy. Udają się do miejscowego archiwum, by szukać informacji o rodzinie Robertsonów, a zwłaszcza o mężczyźnie, którego Cameron nazywa ojcem. Tata z Berry nazywał się Shane Robertson, przejechał go samochód. Norma i Jim spotykają się z tutejszym historykiem Callumem McNeilem. Nazwisko Robertson nie wywołuje żadnych skojarzeń. Owszem, przewija się gdzieś w dokumentach z odległej historii wyspy, ale nie przypominam sobie nikogo o imieniu Shane. Nic nie potwierdza, jakoby rodzina Robertsonów mieszkała przy plaży. Może Cameron przekręcił nazwisko, ale dom zapamiętał dobrze. Z domu widziałem plażę. Czasem moi bracia i siostry biegli tam sami, a ja patrzyłem przez okno, jak bawią się na plaży. W domu na barze mieliśmy telefon. Śmiesznie chrobotał, kiedy wybierało się numer. W opowieściach chłopca pojawiają się szczegóły, które pozwalają określić, o jakich czasach mówi. Skoro wspomina o samolotach i telefonach, o jaki okres może chodzić? Prawie na pewno powojenny, zdecydowanie powojenny. A ponieważ widział lądujące samoloty, rodzina musiała mieszkać na północnych krańcach wyspy. Tak przypuszczam. Jeśli widział ruch samolotów, musi chodzić o północną część wyspy. Norma zabiera więc Camerona na wyprawę po północnej części Barry. Niepokoiłam się o niego, niemal modliłam się, żeby coś rozpoznał. Także ze względu na mnie, bo ja też chciałam poznać odpowiedź. Kiedy dziecko nie rozpoznaje okolicy, rodzice często odczuwają zawód. Tymczasem to naturalne zjawisko. Z wiekiem dzieci tracą pierwsze wspomnienia. Zazwyczaj dzieje się to w 6 roku życia, kiedy zaczynają chodzić do szkoły i pochłania je nowe otoczenie. Przejechali obok wielu domów, w większości białych, z widokiem na morze, ale chłopiec nie rozpoznał żadnego.
Chciałabym choć na 5 minut zajrzeć w jego myśli, by zobaczyć, co czuje. Mama z Berry miała długie włosy, ale je ścięła. Po południu grupka wybiera się na plażę. Dorośli są zawiedzeni, ale Cameron cieszy się z pobytu na wyspie. Szaleje z radości. W pewnym momencie spytał, czy buzia mi się świeci. Tak się cieszę. Powtarzał też Martinowi, widzisz, nie zmyślałem. Potwierdził się tylko jeden element opowieści chłopca – samoloty lądujące na plaży. Tłumaczyłam, żeby się nie przejmował, jeśli czegoś nie pamięta. Nie chciałam, żeby czuł presję, ale on odparł, jeśli sobie przypomnę, powiem. Nie znaleźli białego domu z widokiem na lądujące samoloty, ani biało-czarnego psa, ani rodziny Robertsonów. Wracają do hotelu z pustymi rękami. Tymczasem następnego ranka dzwoni Callum McNeil, który wpadł na nowy trop. Dostałem dziś informację, że na północy wyspy mieszkała rodzina Robertsonów. W domu nad brzegiem morza, białym domu, tuż przy plaży. Nie mieszkali tu na stałe. Przyjeżdżali ze Szkocji. O jakim okresie mowa? O latach 60., 70. Wiadomo, który to budynek? Tak, Sundering. Wracają na północ inną drogą niż poprzedniego dnia. Jim i Norma nie mówią Cameronowi, dokąd jadą. Nie chcą, żeby się zasugerował albo, co gorsza, zawiódł. Jadą wąską, nadmorską drogą. Dom wyłania się dopiero za ostatnim zakrętem. Co się stało? Dobrze się czujesz? Czy to twój dom? Nie bądź smutny, poznajesz? Wszystko będzie dobrze. Co się stało? Jest trochę smutny. Już dobrze. Zrobiło ci się smutno? Zwykle rozszczebiotany Cameron zapada w dziwne milczenie. Wszystko odpowiada opisowi chłopca. Jest furtka, którą nazywali tajemniczą bramą do domu. Jest podekscytowany, a zarazem smutny. Chyba czuję się trochę zagubiony, ja sama nie wiem, co czuć. Chcesz wejść? Yeah.
Wy też paliliście w kominku? Mamo, patrz. Niesamowite. Meble i wyposażenie są współczesne, ale pewne elementy się nie zmieniły, chociażby ogień w kominku. Z domu widziałem plażę. Czasem moi bracia i siostry biegli tam sami, a ja patrzyłem przez okno, jak bawią się na plaży. Dziewczynki mieszkały w tym pokoju? Tak. A chłopcy zajmowali drugi? Tak. Meble są takie same? Wy też paliliście w kominku? Cieszysz się, że tu przyjechałeś? Spodziewałeś się, że mama z Barry wciąż tu będzie? Nie? Tęsknisz za nią? Teraz masz mnie. Chcesz już wracać? Wsiądziemy do samolotu i polecimy do domu. To był niezwykle interesujący pobyt. Przyjeżdżając tu nie mieliśmy wiele. Nazwisko i opis budynku, a jednak udało nam się odszukać i rodzinę, i dom zgodny z opisem chłopca. Oczywiście to ciągle mało, ale zyskaliśmy mocny punkt zaczepienia. Sądzę, że na tej podstawie zdołamy ustalić szczegóły losów Robertsonów i sprawdzimy prawdziwość opowieści Camerona. Po powrocie do Glasgow, Norma skontaktowała się z genealogiem Ruth Boram, prosząc, by odtworzyła dzieje Robertsonów. Okazało się, że rodzina pochodziła z Glasgow i przez ponad 20 lat miała dom na wyspie Barra. Badaczka wytropiła też niejaką Jillie Robertson, która wciąż mieszka w Szkocji. Zdobyłam adres i numer telefonu Jillian oraz jej męża. Spędzała ona wakacje na barze w tym samym okresie, co, jeśli wierzyć chłopcu, Cameron. Mogę go pani podać. Możemy się z nią skontaktować. Adres i telefon znajdowały się w książce telefonicznej, więc sądzę, że tak. Wiek się zgadza. Ma dwóch synów i córkę. Norma zdobyła adres i numer telefonu osoby z rodziny Robertsonów. Być może zagadka wkrótce się rozwiąże. Pięcioletni Cameron wierzy, że w poprzednim wcieleniu spędził dzieciństwo w tym domu, że wychował się w rodzinie Robertsonów. Budynek dokładnie odpowiada opisowi chłopca i rzeczywiście należał do Robertsonów, którzy w latach 60. i 70. spędzali tu wakacje. Mama Camerona Norma zdobyła adres córki Robertsonów i umówiła się z nią na spotkanie. Jednak reakcja syna na tę wiadomość całkowicie ją zaskoczyła.
Wczoraj wieczorem go nie poznawałam. Żartował, bawił się jak zwykle i nagle zaczął płakać. Mówił, że się boi, a potem zaczął się bić z Martinem. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zupełnie jakby ktoś przełączył dźwignię, od radości przeszedł do przerażenia. Powtarzał, nie chcę jechać. Za to dziś po przebudzeniu zaczął mnie wypytywać o Jillie Robertson. W pewnym momencie powiedział, a może to moja młodsza siostrzyczka. To było jak uderzenie obuchem. Teraz powtarza, że chce ze mną jechać. Jestem Norma, a ja Jillie. To Cameron i jego starszy brat Martin. Spotkał kobietę, która mogła być jego siostrą i pewnie czuł, że powinien wrócić do Robertsonów, bo uważał ich za swoją prawdziwą rodzinę. To musiało być przerażające. To dom, a poniżej cudowna plaża. Tak to wyglądało za twoich czasów. Rozpoznałeś dom? Tak, choć mówił, że się zmienił. Nowy właściciel na pewno go zmodernizował. Bawiłem się na plaży z psem, rzucałem mu patyki. Można wiedzieć, czy w czasie pobytu na wyspie mieliście psa? Callum i Peggy, którzy tam mieszkali, mieli owczarka. Czarno-biały owczarek, tak jak mówił Cameron. A co z imieniem ojca, Shane? W rodzinie nie było nikogo o tym imieniu. Miałam wuja Jamesa, a Seamus to częste zdrobnienie od Jamesa. Mam też kuzyna Jamesa, ale nie Shane'a. Na wyspie doszło do wypadku samochodowego. Tego właśnie nie wiemy. Nie przypominam sobie, by ktokolwiek z rodziny zginął w wypadku. To też mnie intryguje, czy w najbliższej rodzinie zmarło jakieś dziecko? Nie, żadne dziecko nie zmarło przedwcześnie. Niektóre elementy opowieści Camerona, nazwisko rodziny, dom, w którym mieszkał, zgadzają się co do joty. Inne, takie jak imię ojca i okoliczności jego śmierci, nie. But the name and death of the father figure do not. Początkowo sądziłam, że będę zawiedziona, jeśli opowieści Camerona nie znajdą potwierdzenia w faktach. Teraz jednak myślę, że to byłoby upiorne, gdyby wszystko zgadzało się w 100%. Uświadomiłam sobie, że gdybym opisywała własną przeszłość, niektóre elementy zgadzałyby się co do joty, ale gdyby to samo opowiadała moja siostra, wyglądałoby to nieco inaczej. Gdyby to rzeczywiście były wspomnienia z przeszłości, musielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektóre są zgodne z rzeczywistością, a inne nie. Czy to zbieg okoliczności? A może to wspomnienia z więcej niż jednego życia, które w pamięci chłopca zlały się w całość? Nie spodziewałam się, że aż tak będę to przeżywać. Kiedy weszliśmy do domu, przez chwilę było mi niedobrze. Martwiłam się o Camerona, o to, jak zareaguje na falę wspomnień. Równocześnie myślałam też, a co jeśli rzeczywiście ma inną mamę?
Było widać, że bardzo przeżywa wizytę w mieszkaniu, że to było dla niego wyjątkowe miejsce. Z tą wyspą musiały wiązać się silne wspomnienia i emocje, które towarzyszyły mu w poprzednim wcieleniu i pozostały także w tym życiu. Jestem przekonana, że za tym kryje się coś więcej. Oczywiście każdy ma prawo do własnej opinii, ale ja czuję, że kryje się za tym jakaś zagadka, choć sama nie potrafię jej wyjaśnić. I pewnie na zawsze już pozostanie nierozwiązana. Norma ani Jim nie znaleźli wytłumaczenia tajemnicy, ale jedno jest pewne. Chłopca nie prześladują już wspomnienia z poprzedniego życia na odległej wyspie. Po pobycie na wyspie uspokoił się, jakby zamknął tę sprawę, bo wie, że niczego już nie musi udowadniać. Wcześniej bardzo się emocjonował, a teraz podchodzi do tego spokojnie. Tak, byłem tam, zobaczyłem dom. To wszystko. Niezwykła przemiana. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak, czytał Janusz Szydłowski.